W grze Squadbuster jest sporo ciekawych i niewyjaśnionych wątków, dlatego moi kochani odpalamy serię Pogromcy Mitów Squadbusters. Mam do was, moi drodzy widzowie, też ogromną prośbę. Jeżeli macie pomysł na jakiś mit, który chcielibyście, abym sprawdził w następnym odcinku, napiszcie go w komentarzu. Postaram się tę serię kontynuować jak najczęściej, więc bierzcie się do dzieła, aby było mitów jak najwięcej. Standardowo zachęcam wszystkich nowych do zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robisz, wtedy będziesz na bieżąco, a teraz zaczynajmy. Mit numer 1. Oczy grzybowego Dynamite'a nie zgadzają się z awatarem. No i sprawdźmy. I faktycznie, spójrzcie na to. Na awatarze mamy żółte białka, czarne źrenice, a w modelu Dynamite'a oczy są czerwone. Mit potwierdzony. Bomby niszczą kryształowy las. Uwaga, mamy las i rzucamy bombę. 3, 2, 1, leci bomba i... Mit obalony, bomba nie rozwala drzewa. No to sprawdźmy teraz, czy kłoda może ściąć drzewo. Uwaga, 3, 2, 1, leci kłoda i... Też nie! Drzewa kryształowe są po prostu niezniszczalne. Leon nie jest legendą. Jak dobrze wiemy, w grze Brawl Stars Leon jest legendą, a teraz sobie sprawdźmy, jakiej rzadkości postacią jest w grze Squadbusters. Gdzie mamy Leona? Mamy Leona tutaj i świeci nam się na fioletowo. Moi drodzy państwo, Leon w grze Squadbusters jest rzadkości epickiej. Jak myślicie, jaka postać z gry Brawl Stars będzie jako legendarna w grze Squadbusters? Dajcie znać w komentarzu. Czy za darmo można odebrać jakąś ofertę? Oczywiście, że można, moi kochani. Wystarczy, że weźmiecie udział w konkursie, który dzisiaj dla was przygotowałem. Wystarczy, że wejdziecie do sklepu z przedmiotami, przejedziecie palcem na sam koniec i wpiszecie do sklepu kodzik Farel. Następnie w komentarzu napiszecie "biorę udział w konkursie". A spośród wszystkich osób, które napiszą komentarz, wybiorę jednego szczęśliwego zwycięzcę, który zgarnie 100 zł PSC, za które będzie mógł sobie kupić co tylko zechce. Czy to w tej grze, czy w innej, a jak dobrze wiecie, za stówkę możemy troszeczkę już poszaleć w grach. Na przykład możemy sobie kupić prawie 230 tysięcy golda. Albo na przykład taki fajny pakiecik Mavis oraz medyka. Lub na przykład kilka naleśników do questu. Mit potwierdzony, a my lecimy dalej. Górnik popisuje się, kiedy naciśniemy na niego na arenie. Jesteśmy już na arenie i sprawdźmy, gdzie jest miner. Jest i miner. Teraz na niego naciśnijmy i uwaga... Hahaha, faktycznie robi trik, że stawia sobie łopatę na czapce. Dawaj, dawaj, jeszcze raz. Let's go! Łapka w górę za ten triczek. Mit potwierdzony. Pekka swoim mieczem może zniszczyć most. Moi drodzy, jest przede mną wielka Pekka. Muszę ją zlurować troszeczkę bliżej. Chodź, chodź, chodź. O właśnie, o te uderzenia nam chodzi, że tym uderzeniem może zniszczyć most. Uwaga! 3, 2, 1 i uderza w most! Let's go! Niestety nie, spójrzcie na to, Pekka nie niszczy mostu, dopiero jak po nim przeszedłem, most się zawalił, a szkoda, czyli mit obalony. Sprawdźmy jeszcze, czy rozwali skrzynkę, uwaga, chodź Pekka, dawaj, 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 3, 2, 1, uderzaj, uderzaj w tą skrzynię, leci, leci w skrzynię, uderzenia i BUM! Skrzyni Pekka też nie rozwala, więc wcale jej ten miecz nie jest taki mocny. Grzybowy Dynamite rzuca wybuchowymi grzybami. No to sprawdźmy, czy faktycznie grzybki wybuchają. I uwaga, mamy moba i rzucamy, no i co my tutaj mamy? No niestety nie, moi drodzy państwo. Dynamite rzuca zwykłą laską dynamitu, taką jak rzuca Dynamite bez skina. A szkoda, myślałem, że faktycznie Supercell to dopracował i rzuca wybuchowymi grzybami. Mit obalony. Żaba Leon zamiast chodzić skacze jak na animacji. Mamy ubranego skinka żabę Leona i uwaga, czy ten Leon będzie skakał? 3, 2, 1, go! No niestety nie, ten Leon po prostu biega w za dużej bluzie w kształcie żaby. A może jak się zmienimy na niewidzialnych, uwaga. No niestety, jesteśmy szybsi, ale nie skaczemy. Może kiedyś zostaną dodane nowe animacje, kto wie. Póki co, mit obalony. Dzikie pnącza potrafią zniszczyć kryształowy las. No to teraz musimy troszeczkę poczekać, aż strefa się zamknie i dzikie pnącza zaczną niszczyć drzewa. Dobrze, moi drodzy, dzikie pnącza już się pojawiają i uwaga, uwaga, 3, 2... Jeden, tak jest! Kryształowe drzewo zostało zniszczone przez dzikie pnącza, czyli kryształowe drzewa może tylko zrąbać mega jednostka Greg oraz niszczą je dzikie pnącza. Gdy wejdziesz w ciemne dzikie pnącza, utkniesz na zawsze. No dobra, moi drodzy, sprawdźmy, zobaczcie, faktycznie w grze mamy dwa rodzaje pnączy, zielone, jeżeli w nie wejdziemy, otrzymujemy damage. I oczywiście są takie ciemniejsze dzikie pnącza, wejdźmy w ciemniejsze dzikie pnącza. No, halo, gdzie są ciemne dzikie pnącza? No, proszę się tutaj zmniejszyć strefa i uwaga! Tak! Zobaczcie! Już nie mogę się wydostać! Halo! Mit potwierdzony. Uważajcie na ciemne dzikie pnącza, jak uciekacie, bo inaczej utkniecie na zawsze i przegracie grę.
stukając palcem w ekran, gra zwróci ci uwagę. Co? Sprawdźmy to, uwaga. Stukamy w ekran i... Faktycznie przestań stukać w ekran, aby zaatakować. Co jest? Mit potwierdzony. Więc już nie stukajcie więcej w ekran. W trybie pasterz młodych. Kurczaki znikają razem z Leonem. Mamy już fajną ekipkę kurczaczków i uwaga, używamy niewidzialności i BUM! Tak jest! Cały łańcuch kurczaków znika razem z Leonem. Coś pięknego! Mit potwierdzony. Zarąbiste. Gdy naciśniesz palcem na lewy dół ekranu, wyświetli ci się tryb gry, w który teraz grasz. No dobra, sprawdźmy to. Lewa strona ekranu. Faktycznie, spójrzcie na to, nacisnąłem i pojawiła się informacja, że gram tryb palni i kreta. Jak to teraz schować? Nie da się, po prostu pograjmy chwilkę. Rzućmy gdzieś tutaj bombą, coś przeatakujmy. To samo znika. O, mecz się skończył. Nie zdążyłem. Ale jak widzicie, mit potwierdzony. W trybie pasterz młodych. Medyk leczy nasze kurczaki. Mamy już ekipę kurczaczków. Teraz idziemy na środek, żeby te kurczaki troszeczkę straciły HP. W drużynie też już mam medyka. Dobra, mamy dragona. Niech obije moje kuraki. Dobra, atakuje 3, 2, 1. Kurczaki dostały. Smażone kurczaczki, widzowie. I uwaga. Kurczaki straciły życie i jak widzimy, medyk normalnie leczy kurczaki. Więc pamiętajcie, w tym trybie medyk jest obowiązkowy. Mit potwierdzony. Upiorny handlarz jest nawiedzony i wydaje przeraźliwe dźwięki. Wybieramy teraz kolejnego upiornego handlarza do zespołu i sprawdźmy, czy faktycznie wydaje przeraźliwy dźwięk. Uwaga! Słyszeliście? Faktycznie było to połączenie takiej kobzy albo jakiejś fujarki handlarza z przylatywaniem strasznych duchów. Posłuchajmy to jeszcze raz. Mit potwierdzony, jest w 100% nawiedzony. Grając Nitą, tak naprawdę podczas rozgrywki sterujesz niedźwiedziem. No dobrze, moi drodzy państwo, sprawdźmy to, czy faktycznie sterujemy niedźwiedziem, kiedy gramy Nitą. No to przejdźmy się teraz w prawo i uwaga, faktycznie, jak poruszam się tą postacią, to steruję niedźwiedziem. Teraz w lewo. Uwaga, niedźwiedź znowu wyprzedził Nitę i znowu steruje się tak naprawdę niedźwiedziem. My nie gramy Nitą, bo Nita zostaje w tyle. Co jest? Mit potwierdzony, a przeatakujmy. Atakujemy, podejdź bliżej. Niedźwiedź podchodzi, Nita zostaje w tyle. Ale czad! A teraz, kiedy Nita jest z lewej strony, chcemy pójść w lewą stronę, uwaga. Teraz steruje Nitą, ale niedźwiedź ją dogania i znowu steruje się niedźwiedziem. Porąbane. Prędzej chyba czegoś takiego nie było. Żaba Leon rechocze, kiedy go wybierzemy? Dobieramy do zespołu Leona i posłuchajmy, czy faktycznie rechocze. Ej, było! Było jedno zarechotanie takie rebep, rebep, czyli mit potwierdzony, on faktycznie zmienił się w żabę. Obejrzałeś film do samego końca, nie zapomnij wziąć udziału w konkursie, wystarczy, że masz aktywny kod farel w sklepie, a w komentarzu napiszesz biorę udział w konkursie. Na dzisiaj to było tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pa pa!